jeszcze z tyłu. Opuszki? Nie, z tej strony. Tam. Tam. Tam nie byliśmy w tamtym, tamtej stronie. No, drzwi na pały. Czy widział pan, żebym szybciej jechał? Tak, widziałem 15. Dziękuję, do widzenia. 10, możecie sobie jeździć. A dlaczego tu pan mówi, że to jest prywatna droga? Tak, to jest prywatna droga tych wszystkich właścicieli, którzy mają. Ja nie muszę się panu tłumaczyć. Do widzenia. No to jak pan mi się nie musi tłumaczyć, jak ja chcę wiedzieć? Pan się nie muszę zadzwonić na policję? Tak. Dobrze. Tylko niech pan numery rejestracyjne moje spisze. Nie bądź taki cwany, kochany. Proszę pana, ja nie mam nic przeciwko, no jak nie? Przecież sobie jeździli. Tylko ale czy ja dzieci mam tutaj, mam psa, dziecko mi wybiegnie, będzie pan jechał, walnie kogo. Mnie czy widział pan, chodzi, okay? Widział pan, ile jechałem na godzinę? Proszę pana, dobrze, jechał pan 10 i ja przepraszam, że panu przeszkodziłem i proszę o tak dalej. No okay? I tak będzie. Okej. Okay, no okej, okay. Można? Nic złego nie robiłem, 10 na godzinę zwiedzam. Proszę pana, no nie jest, mam. No wiemy, ale ja nie mam chronometra, okej? No, ja jestem tak samo, przyjeżdżam sobie odpocząć, zwiedzić, powolutku. Mam ekologiczny wydech, nie słychać mnie, nie brzęczę głośno. Ale spisz mi mój numer, to wie pan. To... No bo jak pan ujrzy, na policję pan dzwoni? Dla przedszkolaka, no. No jak pan ujrzy, na policję pan dzwoni? Ale bądźmy ludźmi. No to bądźmy ludźmi. Jadę powolutku, zwróci mi pan uwagę, mówię, że nie przekraczam. I fajnie, i cieszymy się, rozstańmy się. Chwila. Że tam jest zboże, że tam jest... Ale gdzie? No. Nie, ja tutaj jeżdżę. Tutaj? A kto tam jeździ po tym? No ja teraz przyjechałem, tu jadę. Warto opony znać po tym. A wie pan, ile takich krosów tu jeździ? A chcesz dalej jeździć? Ja sobie tylko tu podjeżdżam te górki. Jak chcesz jeździć dalej, to mi proszę tam nie jeździć. I teraz. Ale teraz ktoś panu wjechał? Ale tam znajdziesz i opony właśnie znajdziesz. Ale proszę pana, krosów to tutaj dużo lata. Widzi pan, przyjechaliśmy stąd, z tej góry i tutaj wjeżdżamy. Ja nigdy po polu nie jeździłem. Dobrze. Ja zobaczę, jeszcze raz zobaczę. Najlepiej złapać na gorącym uczynku, bo my na sianę nie jeździmy. Ja nie będę tu siedział i pilnował was. Ja nie chcę tutaj robić wam problemy, jeźdźcie sobie, możemy jeździć po tym. No ale nas nie trzeba pilnować, bo my nie wjeżdżamy na pola. A no to dobrze. No. Fajnie, bo widać, co nagrywasz. Teraz ekran się wygasiła. No, po minucie, no. Ale fajnie, bo widać, nie? Wszystko. Czekaj, teraz nagrywa? No. Co wyłączymy? Mam pytanie. No? Tak? Co tam jeszcze z tyłu? Opuszki? Nie, z której strony? Tam. Tam. No nie byliśmy w tamtej no, stronie. No, drzwi na pały. Trudno opuszki. No, ale... Nie wiem, no tam przyjechaliśmy. I my zahaczymy tu na chwilę. No, dobra. A to prywatne jest? Tak. Górnik. Ja nie będę kurwa później chodził, prosił się o szyby. O co? Ty biją szyby, niż okupardził. No to takie rzeczy to nie robimy. To ale no bez przesady, no. No czekaj, no dogadamy się. Niech pan zaczeka. No dajesz, no kurna. Co możemy powiedzieć, no. Jest to taka pierwsza sytuacja, gdzie się spotykamy. To nie jest... Dobra, no Fabie, ja ci powiem, gdzie jest. Tam nas szyby wybite są. Nada to nie, to nawet nie ma co dyskutować, bo... Szyb żadnych nie wybijamy, jak pan widzi. Dobra, ten prywatny. Ja się jedę prosić. Nie będę robić samo, to nie ma co tablić, że... Dobra, sobie. Ja już wszyscy tu gonię, opie. Ja to przychodzę w niedzielę, w sobotę przychodzę. Ale nie, chciałem zwrócić uwagę na tę sytuację, że nie widzimy pierwszy, drugi czy trzeci, tylko pierwszy. Tablice są. I jeżeli byśmy tu kilka razy... A ty nie wolno tu wiesz, tu ktoś... My byśmy nie posłuchali? Nie ci się to nie odpowiadamy my. Aha. Ty na mnie zaraz macie taką... Gdybyśmy się kilka razy widzieli, my byśmy pana nie posłali, ale jeżeli pan mówi, że tu nie wolno wjeżdżać, to możemy ale tu właśnie, no. Powiedzieć, że nie będziemy przyjeżdżać, no i tyle, no. Co ja to wiem? Chłopaki tu płacą taką kasę i dalej wracają. Ale no, właśnie o tym mówię, że widzimy to się pierwszy raz jest, i dlatego... Nie ten, no. Flaszkę ci przywieziemy jaką. No.
Tam pan jeszcze jak? No kurde, nie możemy się jak ludzie dogadać. Skutki? Który jesteś? My to w Wilkowiecku. No i tu jest oprócz kasowałem tu z Wilkowiecka. Co tu? Tak? Kasowałem tu oprócz tam. A tam nie wiem, czy ktoś tam jeździ. No. Nie jeździ, tylko mój brata na dołku ożenił się. Wilkowiecka? Nie kojarzę. Chyba 200 wydali. Padem niebieski? Tak, 200 musieli dać. No kurde, no. Tutaj na nie mam coś w sobie. Pobożki! Nie mamy portfelów, dokumentów, no nawet możemy podrzucić jaką flachę, no dobrą, no. Ale... I jedziemy stąd, nie będziemy tu już wjeżdżać. To obietnica, że nie będziemy tutaj przyjeżdżać, jeżeli jest prywatne i nie wolno. Jeszcze kupka flaszki, ja to przyjedę w Rzustkach. A gdzie tu jest sklep? Kurde, jeszcze kupka flaszki, jakoś nie będzie akurat alkoholikowi. Bo ja takich rzeczy nie spodziewam. Ja też byłem młody, popuszczę, chuj tam. Tam jest w Rzustkach pole grilla. No. Tam czekam, jak nie spotkam was. No, poznaję was po twarzy z Wiwy. Ja na Wiwie stałem na bramce głównym, wyjściówce. Gdzie? Na Wiwie stałem. Dobra, jedziemy. Tam jest ten tu? Drogą? Jedź kurde do góry. No. Jedź kurde prosto. No. Na skrzyżowanie, lecisz asfaltem prosto pod górę, bo lepsze jest to doła. Taki sklep pod górce. Kup jakąś dobrą wódkę. No, no i gdzie z tym przyjechać? Jedź kurde, jestem tu w koło tego supa, z tym Rzustkach jeszcze. Tam. Tu, tu jest ten sup. No. A pamiętaj, ja nie będę tak, że mam na tyle pieniędzy, że... Dzisiaj musieliśmy to wpuścić, bo co nie ładujemy tyle aut, że to aha. Musimy się dzisiaj odstresować. Ja nie wrócę, to ja was cię spotkam. Dobra. Jaki down porąbany, w koło mu wjechał. Ale uciekł chyba, nie? Uciekł, pojechał. To dobrze, kurna, co za debile skończone. A kamerkę zdążyłem włączyć. Dobrze. Ja pitole, kurna nienormalni. Jebnięci ludzie. Pierdziele, tu jedziemy gdzie indziej. My tu w niedzielę zawsze byli, to problemu nie było. A teraz już kurna tamten musiał down, głupi. Ale wiesz, to jest też dla właściciela problem, bo jak ktoś się komuś staje, to komuś staje. No, no ale kurde. Ale bez przesady wjeżdżać po prostu w koło. Jakby tak nie chciał, to czekał i pogadać, ale no kurna wciekł jak baran głupi. I wyszedł jeszcze taki kurwa. No. Trochę plaki przez chwilę, ale będzie okej. No, wyrąbałeś się trochę, nie? No kurwa, tak mnie koło zarzuciło, bo coś tam się opadło. No, trzeba było powoli sobie jechać, ale już tu nakręcał, to mówię, pierdziele jedziemy, nie? No. Żebyś ten... Myślałem, że oni pojadą prosto, a tu ja skręcił też. I ciach już ten. Tak to by się wcześniej odpaliło. Kurna, teraz nie wiem, czy Artur ma telefon. Zadzwonię do niego. Nie, ja widzę tego. Ciężka maszyna. Ciężka trochę. Nagrało się to, nie? Debile, nagrało się wszystko. Ale co? Z tego jak upadłem. A! No, to tam nie ten. Nie będę dodawał takich rzeczy. Halo? No, siema. Złapali cię, czy nie? Nie. No, to dobrze, kurna, bo tak się stoimy i się zastanawiamy, bo jak cię złapali, to mówię, jadę tam do ciebie, a jak nie, to... A gdzie wy jesteście? No, my pojechaliśmy w drugą stronę, tu na początku, jak się wjeżdża w tą polną. Może nie... On siekierą biegnął. Co? On siekierą biegnął. Siekny... Jaki down, kurna, ja... Ja miałem kamerkę włączoną, ale my odjechaliśmy w drugą na szczęście. I... Kurna, ale dobrze, że ten... Jak... A on ci w koło przypindolił. Dobra. Kurna. Wiadomo, że nie wolno, ale kurna, co im zależy, nie? No, siekierą zaraz zamiast pogadać, jakby normalnie podszedł, to by mnie wjęli, ale przecież kurna, jak on w ciebie wjechał, no to... No, ale wiesz, on woli taką terapię szokową, no to więc tu nie przyjdziemy. No, no. Dobra, ty, gdzie się spotkamy? To spróbuj wyjechać na Rębialskiej gdzieś? Ja pojadę tu tymi polami, zobaczę
zobaczę, czy wyjadę tam do asfaltu. Jak dojadę do asfaltu, to zobaczę, czy ty na telefonie, czy tam idzie jakoś objechać to. No, ale to my też gdzieś musimy może stąd... O, jadą, czekaj, bo jadą tu, czekaj. Jedziemy na Rębielską. Grab the pills 'cause we poppin' tonight.